No już ponad. A zrodziło się z tego, że podczas, kiedy my się poznaliśmy z Kasią, już dawno temu, podczas dyskusji takich przy piwie, radosnych, klubowych, doszliśmy do wniosku, że mamy cały ogrom, mimo tego, że dzieli nas kilkanaście lat wiekowej różnicy, to mamy cały ogrom wspólnych wspomnień, znajomych, pasji jakby. No i tak sobie wymyśliliśmy, że a może by spisać, wcale nie takie jazdy, które się tutaj znalazły, tylko naszych przyjaciół, znajomych z Choszna, z Warszawy. No i taki był początek, tak? Taki piwno-knajpiany, ale radosny. Dać kobiecie mikrofon, dać to zrobić. Nie zjadłam go. No i słuchajcie, 10 lat robiliśmy tak naprawdę te wywiady. Powstało ich ponad 100. Kilka zostało odrzuconych z różnych powodów, ale tak się stało, że kilka do książki nie weszło. 97 jest ich finalnie. I tak jak powiedział Artur, są tutaj ludzie znani, których znacie z telewizji, z radia bądź z innych mediów. Natomiast przede wszystkim są tutaj nasi serdeczni przyjaciele. I to chyba było najważniejsze naprawdę w tej książce, żeby opowiedzieli zwykli ludzie o swoich latach 80. Ja słuchajcie, już przewrotnie przeskoczę. Mów kolego serdeczny, dlaczego... Miejmy to za sobą. Książkę. Nie, ja bym strasznie chciał, żeby powiedział wam, dlaczego tak się stało, że recenzja była, powiedzmy, niepochlebna. No, była bardzo niepochlebna recenzja. Chciałam uważam, że jeżeli ktoś pisze książkę, to powinien tą książkę przemyśleć. Powinien pisać, oczywiście pisze się dla siebie książki, to jest super, ja też piszę książki dla siebie, tak żebym sobie mógł ją przeczytać i być z tym tylko zadowolony, ale liczy się też to, co powie czytelnik. I czytelnik musi mieć jasność tego, co czyta. Ja nie miałem tej jasności, czytając tą książkę, bo mi zabrakło bardzo wielu informacji. Bo czytając o jakąś wypowiedź, wywiad jakiejś osoby, nie wiedziałem, kim ta osoba jest. Gdyby nie to, że jestem znam tą branżą muzyczną od wielu, wielu lat i domyślałem się, kim są te osoby, a tak się złożyło też, że z dwoma osobami chodziłem do szkoły, a z jedną z tych osób siedziałem w ławce, to by w ogóle nie wiedział, kim one są. Takiej informacji mi tam brakowało. Brakowało mi informacji, która pokaże, kim są te osoby. Nawet w formie ramki na przykład, prawda? Ten gość grał tutaj, tutaj, w tych latach, a teraz robi to i to. Poza tym też dla mnie był mylący trochę tytuł. Gdzie oni są, można dwojako tłumaczyć. Można tłumaczyć jako fragment białej flagi, ale to taki trochę przewrotny wtedy jest, prawda? Bo tam zupełnie coś innego chodziło. Z drugiej strony, gdzie oni są, po prostu jako pytanie. Czyli przypuśćmy, zastanawiamy się nad tym, że mamy ludzi z lat 80., którzy coś osiągnęli, a później gdzieś zniknęli, prawda? I my pokazujemy, co oni robią w latach 80., ale przeskakujemy do współczesności, pokazujemy, co oni robią teraz. I jaki wpływ te lata 80. miały na ich wybory późniejsze, nie? I tak bym mógł to pytanie interpretować. I tak podchodzę do tej książki, tego szukałem i tego nie znalazłem. Po prostu. Więc mam wrażenie, że bardzo ich lubię. Bardzo ich lubię, naprawdę. Tak. Serio. Ale zabrakło mi w pewnym momencie tam jakiegoś takiego skoordynowania tych wszystkich działań. Tego, żeby... Bo to jest świetny pomysł, to co oni zrobili. Ja nie mówię, że to nie jest zły pomysł, to jest zajebisty pomysł. Tylko realizacja. Żeby to miało walor też dla kogoś, kto pójdzie do księgarni, weźmie tą książkę i to dla niego będzie miało też jakiś walor historyczny. Przeczyta o facecie, który kiedyś robił rock'n'rollera, który zakładał kapelę punkową, a dzisiaj jest szefem jednej z większych firm punkowych. Ale tego tutaj nie ma, że on jest szefem tej firmy.
Nie, ale nie, nie. Chodzi o to, że po prostu jakby pełna informacja. Czytamy o Jotko, prawda? I nie mamy tej informacji, co on robi teraz. A to jest jeden z ważniejszych ludzi na scenie zależnej. Nie ma tego. A taka pokazanie wpływu, jak te lata 80. wywarły na tych ludzi, wydaje mi się bardzo ważne. No i masz rację, dobra, ale teraz się wytłumaczę. Ja się oczywiście odbiję kubeczkę, więc to jest tak, że tak miało być. Rzeczywiście tak miało być, że mieliśmy pokazać, gdzie się ludzie są w tej chwili. I tak robiliśmy wywiady, zapisywaliśmy imię, nazwisko, zapisywaliśmy ile ma lat i kim jest ta osoba. Jak powiedziałam wcześniej, ja to książkę robiliśmy 10 lat. Będąc, jesteśmy dziennikarzami. Ukazała się 10 lat po jej napisaniu i to jest po prostu my. Tak, i prawda jest taka, że robiliśmy to pierwszy raz. Nie wydaliśmy wielu książek w życiu, więc był to nasz debiut. Zrobiliśmy to możliwe, znaczy możliwe, nawet na pewno nieumiejętnie. Raczej się cieszyliśmy tym, że to się udało, ale już dowiedziałam, dlaczego tego nie ma. W momencie, jak książka została, zaczęliśmy ją składać i redagować, kompletnie się załamaliśmy. Małgorzata Potocka, dobra, co ona teraz robi? Ty, rozmawialiśmy z nią 6 lat temu. Ile ona wtedy miała? 42? To teraz będzie, no i właśnie. Przyszedł taki moment, kiedy stwierdziliśmy, że kompletnie się pogubiliśmy w tym, co robią ci ludzie. I powiem więcej, Anka Ortodox mówiła na przykład takie rzeczy, że gdybyśmy napisali jej wiek i to, co robi w tej chwili, to i ten wywiad by kompletnie nie miał sensu. Więc nie mogliśmy go umiejscowić, że on jest zrobiony dokładnie dzisiaj, kiedy ona ma 38 lat, ma Ania, nie? I absolutnie stwierdziliśmy, że nie wyrzucamy to. Wycięliśmy wszystkie nagłówki. Okej, ale pamiętaj. To ja na przykład pisząc te książki zdaję sobie sprawę z paru rzeczy. Po pierwsze, papier jest takim materiałem, który się nie da zmienić. To znaczy, to co napiszę w książce, nie mogę zmienić. Ono jest wydrukowane i koniec.